Witam Państwa, dziękuję za zaproszenie do takiego znakomitego grona. Jestem pediatrą i lekarzem, specjalistą neurologii dziecięcej. Jednym z moich miejsc pracy jest właśnie poradnia, co do której właśnie nazwa od razu jest taka: lekarz poradni neurologicznej wieku rozwojowego. Dlatego, że pacjentami naszymi są nie tylko dzieci, ale młodzież, dzieci i to często skrajne wcześniaki, aż do ukończenia 18 roku życia i ta młodzież już nie życzy sobie być nazywana dziećmi. Termin rozwój w naszej poradni jest więc pojęciem, zresztą nie tylko w poradni, bardzo takim rozległym i dynamicznym, zmiennym w czasie. Natomiast rozwój dziecka jest to nabywanie umiejętności, mówiąc krótko, i to trwa właściwie do 5 roku życia. Przy czym do 3 roku życia trudno rozdzielać sfery rozwojowe, chcąc oceniać dziecko, dlatego mówimy, że dopiero powyżej 3 roku życia, kiedy funkcje poznawcze dziecka są już na tyle zaawansowane, że można je niezależnie od rozwoju ruchowego oceniać. U młodszych dzieci często stosuje się w poradni termin ocena rozwoju psychoruchowego. I z taką oceną rozwoju psychoruchowego musimy żyć codziennie w momencie, kiedy do naszego gabinetu wchodzi pacjent. Termin opóźnienie rozwoju bywa odnoszony do dzieci upośledzonych intelektualnie, ale w istocie upośledzenie jest zjawiskiem trwałym, a nie opóźnieniem, więc może to troszeczkę mylić. Rozwój dziecka jest efektem współdziałania czynników dziedzicznych, czyli genetycznych, i środowiskowych na rozwijający się mózg. Czynniki genetyczne determinują jego potencjał, natomiast czynniki środowiskowe decydują o tym, w jakim zakresie ten potencjał może być wykorzystany przez dziecko. I tu przykładem może być jakiś talent muzyczny czy inny, który w niektórych środowiskach nie ma w ogóle szans na ekspresję, na ujawnienie się w rozwoju dziecka. W procesie diagnostycznym musimy oczywiście jako podstawę wykazać znajomość wzorców rozwoju, prawidłowego rozwoju dziecka. Musimy również i mamy takie możliwości wykorzystać w procesie tej diagnozy pracę zespołu specjalistów i dostępnych technik diagnostycznych. Do poradni kierowane są dzieci w różnym wieku z powodu różnych problemów zauważanych przez rodziców, lekarza, opiekuna, nauczyciela czy inną osobę z otoczenia dziecka. Ten schemat, kiedy nie ustalono rozpoznania wstępnego na podstawie wywiadu, badania fizykalnego, jak to zwykle z naukowymi schematami bywa, nie oddaje specyfiki naszej, dlatego że raczej w pierwszej linii w gabinecie nie kierujemy dziecka na badanie kariotypu, na badanie jakichś technik. Natomiast te badania w ogólnie przyjętym ocenianiu rozwoju dziecka są uważane za jedne z priorytetowych, dlatego że, tak jak powiedziałam, czynniki genetyczne coraz częściej są wykrywane w poszukiwaniu przyczyn nie tylko upośledzenia intelektualnego, ale bardzo wielu somatycznych chorób. Mówię tu o takich rzeczach jak wady serca, cukrzyca, różne inne schorzenia. Bardzo duża rola czynników genetycznych jest coraz więcej poznawana właśnie także w upośledzeniu. Więc mamy do czynienia z badaniami genetycznymi, kariotyp, badanie w takim schorzeniu zespół kruchego czy łamliwego chromozomu X, ja jeszcze wrócę do tego, to MLPA są to znowu dosyć podstawowe badania genetyczne, mocznik, elektrolity. Te badania są dostępne także w naszej praktyce. Bardzo wysoko sobie cenimy pracę poradni czy zespołu genetyków z Bydgoszczy i z Poznania. Jest to tak zwany schemat diagnostyczny, linia pierwsza, tych slajdów tu jest kilka. Teraz druga linia, ta, która już bardziej nam jest bliska w praktyce poradni, dlatego że ja mówię o pacjencie, na którego fundusz przeznacza 20 minut na wizytę i musimy sobie z tym uporać się na pierwszej wizycie, a przynajmniej w głowie i zaplanować z rodzicami czy z opiekunami plan działania wobec diagnozowania takiego dziecka. No więc bardzo ważny jest wywiad rodzinny i tutaj powiem tak. Powodem skierowania dzieci
młodszych, niemowląt, często wcześniaków, często jest po prostu prośba o ocenę rozwoju dziecka ze względu na fakt, jaki się wydarzył, na przykład wcześniactwo, niedotlenienie, jakiś przebyty stan zapalny układu nerwowego, po którym dziecko rozwija się troszeczkę inaczej, zwraca uwagę, czy w późniejszym wieku. Powodem skierowania jest już często konkretny problem, na przykład opóźniony rozwój mowy, chodzenie na palcach, zaburzenia zachowania, brak koncentracji, czy w jeszcze późniejszym wieku trudności szkolne. I tu w wywiadzie rodzinnym mamy do czynienia z opiekunem dziecka, przy czym ten opiekun może zgłaszać się, tak w praktyce często bywa, z konkretnym problemem i jeszcze bardzo często rodzice na początku na biurku kładą najróżniejsze zaświadczenia, opinie, dokumentacje medyczne, a w rozmowie już wstępnej niejednokrotnie oczekują konkretnego, jak to mówią żargonem, załatwienia problemu dziecka, na przykład podania leków na to, że jest niegrzeczny, czy ma trudności szkolne, albo oczekują konkretnego badania diagnostycznego, jak go boli głowa, to on musi mieć rezonans zrobiony, bo albo w innych schorzeniach badanie EEG, dlatego że gdzieś już to czytali, gdzieś ktoś im takie rzeczy powiedział i ta rozmowa niekiedy no, jest dosyć taka trudna, żeby uzmysłowić rodzicowi, że przyszedł tutaj diagnozować dziecko wedle zasad, których my musimy przestrzegać, żeby nie zgubić jakiegoś ważnego problemu. Często też takie są realia. Rodzice od razu na pierwszej wizycie oczekują zaświadczenia, na przykład, że dziecko może być szczepione, tak? Albo zaświadczenia, że dziecko ma mieć nauczanie indywidualne, albo pozyskać dokumenty uprawniające do zasiłku. No, takie są fakty. Natomiast badając czy myśląc o diagnozowaniu dziecka, w wywiadzie rodzinnym często musimy no, dosyć rozległe i szczegółowe informacje pozyskać, które bywają utrudnione faktem, że dziecko jest w określonym wieku, rodzice nie pamiętają, albo dziecko zgłasza się z opiekunem z jakiejś placówki, rodziny zastępcze, bo te dzieci tam są wyłapywane, że tak powiem, najczęściej problemy, pokrewieństwo, regres, różne cechy rodzinne. Ja często pytam, a jak panu czy pani szło w szkole, co nie jest pedagogicznym pytaniem przy obecności dziecka, prawda? To są tego typu rzeczy, na które musimy zwracać uwagę. I one wynikają z wywiadu. Natomiast badanie krwi, badanie moczu są to rzeczy tu znowu problematyczne dla poradni neurologicznej, ale mówię o realiach, dlatego że według funduszu to nie my powinniśmy się takim badaniem somatycznym, które mogłoby nam naświetlić problem albo eliminować rzeczy, które mogą współistnieć z opóźnieniem intelektualnym, być jego przyczyną, te badania na zasadzie wskazane piszemy do lekarza, który dziecko kieruje. I w tym wskazaniu bardzo często objawy, które są odbierane przez środowisko jako elementy, objawy, cechy upośledzenia intelektualnego, można niekiedy korygować. Przykładem może być sytuacja problemów, trudności szkolnych, bólów głowy, zaburzeń zachowania, okazuje się, że dziecko ma niedosłuch albo wadę wzroku, albo jakąś inną chorobę, cukrzycę na przykład, która powoduje zaburzenia koncentracji uwagi, słabości, różne poty, zasłabnięcia, niewydolność fizyczną, wada serca. To wszystko powoduje, że dziecko, czy wreszcie cechy autyzmu na przykład, zespół Aspergera, przeróżne warianty, z którymi my w pierwszym spotkaniu z rodzicami powinniśmy sobie w jakiś sposób poradzić, a przynajmniej podjąć jakieś usystematyzowane, ukierunkowane działanie takie w plany, co dalej. Tu natomiast kolejny etap tego diagnozowania, to już jest bliżej konkretnych neurologicznych schorzeń, czyli ewentualne cechy fenotypowe, takie jak nieprawidłowy obwód głowy, małogłowie, wielkogłowie, które mogą być elementami na przykład innego zespołu genetycznego. Wielkogłowie jest taki zespół Sotosa, gdzie w ogóle duże bardzo dziecko rośnie, ale również wielkogłowie może być objawem wodogłowia na przykład, prawda? Więc dziecko się inaczej rozwija. Gdzieś tam we wczesnym niemowlęctwie w wywiadzie był jakiś epizod, na który nikt nie zwrócił uwagę i dziecko dalej rozwija się w sposób, który później budzi niepokój.
kreując podejrzenie upośledzenia intelektualnego czy opóźnienia rozwoju. Wreszcie wszelkiego rodzaju drgawki, które są pojęciem szerszym niż padaczka i dlatego często mamy podejrzenie padaczki kierowane do naszej poradni, a okazuje się, że chodziło na przykład o drgawki gorączkowe, o drgawki związane z przebiegiem infekcji układu nerwowego czy drgawki pourazowe u dziecka i potem jakieś odchylenia od prawidłowego, oczekiwanego rozwoju są przyczyną kierowania do naszej poradni. Nawet w międzynarodowej klasyfikacji chorób jest takie określenie R62, które brzmi tak: brak oczekiwanego fizjologicznego rozwoju. Przy czym nikt nie definiuje tutaj, czy chodzi o rozwój sfery intelektualnej, czy ogólnie typu dziecko za chude, za małe, czy opóźnienie intelektualne. Wreszcie objawy ogniskowe, czy mówimy o na przykład ogólnym obniżeniu napięcia mięśniowego u dziecka, które w późniejszym czasie może na przykład być objawem niedoczynności tarczycy, ale może również być objawem dysfunkcji muszczku, prawda? Czy dotyczy to ogólnie pojętego obniżenia napięcia mięśni, czy na przykład jest bardziej niedowładna jedna ręka, czy jedna strona ciała, więc to są te objawy ogniskowe. I tutaj w tej linii drugiej diagnozy wykorzystujemy właśnie już te wysokospecjalistyczne procedury takie, które nazywane są neuroobrazowaniem, czyli to jest rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, wszelkiego rodzaju prześwietlenia, badania, wreszcie może nie do końca neuroobrazowe, ale obecna technika medyczna wywołuje wzrokowe, słuchowe, czy wreszcie badanie, elektromiografia mięśni i tu jeszcze potem następnie będzie badanie EEG, czyli elektroencefalografia, która jest badaniem dosyć szeroko stosowanym i nie tylko do diagnozowania padaczki, czy różnego rodzaju innych zaburzeń napadowych. Stosujemy badanie EEG, kiedy podejrzewamy u dziecka opóźnienie czy regres mowy, kiedy są te wspomniane zaburzenia napadowe, choroby neurodegeneracyjne i wreszcie dzisiaj technika EEG to jest osobna, rozległa wiedza medyczna, gdzie najprzeróżniejsze formy i badania, rodzaje stosowanego badania EEG możemy wykorzystać. Oczywiście my do dyspozycji w poradni mamy zwykły gabinet EEG, gdzie robi się, można by powiedzieć, podstawowe badania EEG. Oczywiście na każdym z tych etapów diagnozy możemy kierować dziecko do szpitala. W Toruniu nie ma wyłączonego oddziału neurologii dziecięcej. Jest w Bydgoszczy, najbliżej mamy oddział neurologii dziecięcej. Regionalnie podlegamy pod Gdańsk. Zawsze można jeszcze kierować do Warszawy, do Centrum Zdrowia Dziecka, czy do innych znanych nam z innych towarzyskich może nawet kontaktów, placówek i kolegów specjalistów. Także, tak jak wspomniałam, na każdym etapie tej diagnozy możemy dziecko kierować na badania w warunkach oddziału. Oczywiście znowu tutaj są terminy, są to terminy bardzo odległe. Jest taka podstawowa też trudność w badaniu dzieci, zwłaszcza tych młodszych, do bardzo wielu badań diagnostycznych. Niestety wymagane jest uśpienie dziecka, co w warunkach szpitalnych wymaga obecności anestezjologa. I co znowu jest bardzo istotnym czynnikiem, który opóźnia nam realizację tych wyników i opóźnia możliwość diagnozy. Ja sobie jako właściwie takie ostatnie podsumowujące zdanie mojego wystąpienia napisałam takie zdanie, że co jest pozytywne w naszej poradni, chociaż mówimy o czynnikach genetycznych, o, tak jak wspomniałam, upośledzeniu, które jest zjawiskiem trwałym w rozwoju dziecka, chociaż bardzo zmiennym w zależności od wieku, od środowiska, w jakim dziecko żyje, opieki. Już od właściwie pierwszej wizyty możemy dzieci kierować na wszelkiego rodzaju słowo terapia jest tutaj troszeczkę za duże, nawet jak mamy początkowo kierowane dziecko, które powiedzmy ma asymetrię główki albo asymetrię układania i kiedy jeszcze nie mamy diagnozy,
ale tłumaczymy rodzicom, że kierujemy dziecko na rehabilitację. Jest w Toruniu Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Tam możemy dzieci kierować. Tam jest zespół wieloprofilowego usprawniania do dyspozycji pacjenta. Psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant, kolejna wizyta lekarza ortopedy, czy wreszcie inne pokrewne jeszcze, pracownik mi się zdaje, socjalny, asystent rodziny, tego typu możliwości mamy. I mówimy rodzicom, że kierujemy dziecko na taki fitness, tak? Jeszcze nie bardzo wiemy, czy i jak intensywna będzie potrzebna terapia, ale możemy proponować taką poprawę kondycji. Żyjemy w takich czasach, że kiedy użyłam słowo rehabilitacja wobec małej dziewczynki, bardzo się przeraziła, ale jak jej powiedziałam, że to jest taka siłownia dla dzieci, bardzo była ukontentowana i powiedziała, że pójdzie i sobie tam popracuje. Fakt, że upośledzenie umysłowe jest takim dominującym albo współistniejącym zjawiskiem, no bo właściwie mówimy o upośledzeniu jako o zespole, nie jako objawie, powoduje, że wywiad niekiedy jest utrudniony, kiedy rodzice mają ukierunkowanie na konkretny problem. Jeżeli problemem była szkoła, to oni będą tak ukierunkowywać wywiad, że możemy przeoczyć różne rzeczy. Ale proszę Państwa, w naszym stosowaniu, czy w naszym kontakcie z rodzicami, jeszcze jestem zwolennikiem tak zwanej teorii dwóch grup, o której teraz powiem. A przepraszam, jeszcze genetyka, ale mówiłam o tym, że coraz więcej problemów związanych z upośledzeniem intelektualnym, coraz więcej pozytywnych możliwości diagnozowania najprzeróżniejszych schorzeń u dzieci dotyczy, albo inaczej, wymaga konieczności szukania źródeł w badaniach genetycznych. Powiem tak, kiedy zbieramy wywiad od rodzin, jest taka teoria dwóch grup, ja może wrócę, przejdę do tego slajdu i wrócę potem do genetyki. Mówi się o takich sytuacjach, w których mamy do czynienia tak jakby z dwiema grupami dzieci upośledzonych intelektualnie. Pierwsza grupa, nazywana konstytucjonalną, obejmuje dzieci prawie wyłącznie z upośledzeniem lekkim albo nawet z pogranicza. Ujawnia się najczęściej w wieku szkolnym, kiedy od dziecka wymaga się intensywnego nabywania umiejętności, myślenia abstrakcyjnego, samodzielności. Ta grupa występuje z taką częstością 20 do 30 osób na 1000 i proszę Państwa, u rodziców, u rodzeństwa, krewnych, również możemy spotykać niskie wartości ich IQ. Są to takie grupy rodzin, bo nie samego pacjenta, kiedy rodzice sami mają problemy, proszę Państwa, w XXI wieku, żeby podpisać się, dlatego że w poradni wymaga się wyrażenia zgody na leczenie pacjenta w poradni. No i ja widzę, że mama ma problemy z podpisaniem się, prawda? Albo tutaj właśnie są te pytania, jak pani szło w szkole, albo kiedy pani zaczęła mówić, chodzić. Rodzice tego nie wiedzą, mówią, że nie pamiętają takich rzeczy. No i są to takie grupy. Nie mają okularów. No ale jak są młodzi, nie potrzebują okularów. Natomiast najbardziej charakterystyczne może dla tej pierwszej grupy zdarzenie, jakie mi się przytrafiło, to była sytuacja, kiedy skierowano chłopca po urazie głowy i ta sytuacja urazu głowy i wizyta w poradni spowodowała, że po prostu zaczęłam myśleć o diagnozowaniu tego pacjenta jako chłopca z upośledzeniem. Oczywiście nadruchliwy, w szkole najlepiej lubi WF, albo nie wie, jak mu idzie w szkole. To są typowe odpowiedzi. Jak ci idzie w szkole? Nie wiem. Proszę Państwa, ale stres związany ze szkołą powoduje, że objawy z występowaniem upośledzenia mogą, proszę Państwa, być modyfikowane przez konkretną życiową sytuację pacjenta. I przepraszam, wiadomo, że dzieci, które w szkole mają znaczne trudności, są nawet diagnozowane jako dzieci z upośledzeniem, po zakończeniu obowiązku szkolnego całkiem nieźle funkcjonują poza tą sferą naukową. Oni sobie radzą w życiu
i przywożą nam swoje dzieci potem jako osoby pracujące, samodzielne i w ten sposób. Natomiast takie bardzo charakterystyczne zdarzenie, do którego teraz wrócę, polegało na tym, że tenże chłopak po urazie głowy z regionu Chełmży przyjechał z ojcem. No i co się stało? No tam jakiś uraz. Ja mówię, a czy były jakieś inne urazy? Ja mówię, proszę pana, nigdy w łeb niczym nie dostał. A dostał pani deską, taką józwę tu miał. Tak może wyglądać dialog z rodzicami, prawda? Natomiast cechą tych dzieci jest również to, o czym tu pan profesor mówił, że o tej, w pewnym sensie stygmatyzujemy niektóre sytuacje i dzieci. I kiedy pytam dziecko, jak ci idzie w szkole, a wyniki średnie. Ja mówię, no to jak jest średnio, to coś ci, jak to się mówi, idzie bardzo dobrze, coś źle. Proszę państwa, znakomita większość dzieci i rodziców zacznie opowiadać o tym, co idzie źle. U takich dzieci szkoła jest złem koniecznym. Oni się dziwią, że ja mówię, proszę iść do okulisty, proszę iść do laryngologa, proszę zrobić badanie tarczycy, badanie krwi, czy wreszcie psycholog, czy opinia z poradni, prawda? I to jest ten interdyscyplinarny zespół. Te dzieci, tak jak powiedziałam, że już po trzecim roku życia możemy różnicować zjawiska związane z zdobywaniem, no, rozwijaniem intelektu, z rozwojem ruchowym, ale często u tych dzieci mamy najróżniejsze zaburzenia koordynacji ruchowej, tak zwana niezgrabność ruchowa, czy wreszcie dyskretne jakieś niedowłady. Na to wszystko również w diagnostyce medycznej są określenia. Jest określenie F80 na opóźniony rozwój mowy, a F81 już specyficzne trudności szkolne, głównie dysleksja, dysgrafia. To są maski upośledzeń, które kierowane są do neurologa. Głównie po co? Żeby wykluczyć organiczne przyczyny upośledzenia czy dysfunkcji rozwojowych. I tu przechodzimy do drugiej grupy, która jest określana jako grupa patologiczna. Z reguły dotyczy dzieci z ilorazem inteligencji poniżej 50. Wykrywamy to w wieku młodszym, dlatego że dzieci te często mają specyficzne, charakterystyczne cechy fenotypowe. I tu takim klasycznym przykładem, proszę państwa, może być zespół Downa. Od razu widzimy taka stygmatyzacja choroby, której dominującym zjawiskiem jest upośledzenie intelektualne. Dzieci te bardzo różnie mogą funkcjonować i, proszę państwa, w bardzo różnym ciągle wieku są przysyłane do poradni. Przez krótki okres czasu w Toruniu działała przy szpitalu dziecięcym pracownia cytogenetyczna, czyli ta, która wykonywała podstawowe badania genetyczne, takie jak kariotyp. I proszę państwa, to, no a mogę powiedzieć, w ubiegłym wieku. Takie było zdarzenie, że egzystowała do 7 lat dziewczynka jako rozpoznanie zespół Downa. Kiedy ta poradnia powstała, zrobiliśmy jej badania i się okazało, że nie ma w jej materiale genetycznym trisomii 21 pary chromozomów, czyli powinniśmy odwołać to rozpoznanie, co nie zwalnia nas z dalszego szukania i diagnozowania, ale już nie w warunkach, no, że tak powiem, lokalnych. Natomiast na wsi lekarz powiedział, oni w tym Toruniu głupoty gadają, ja swoje wiem. I nie przyjął do wiadomości, że można było w wieku 7 lat takiego zjawiska doświadczyć. Tak? To są, proszę państwa, takie właśnie kulisy naszej pracy, ale myślę, że to jest dla państwa ciekawsze niż tabelki, jak dzielimy upośledzenia, czy takie, bo myślę, że w tym gronie nie jest to potrzebne, prawda? Także ta druga grupa, na szczęście jest bardzo dużo rzadziej spotykana i tutaj członkowie rodziny chorego nie wykazują najczęściej problemów. Natomiast w tej właśnie grupie większe pole do popisu, że tak powiem, ma poradnia neurologiczna. Tak jak wspomniałam, należy szukać przeróżnych przyczyn organicznych. I kolejnym, proszę państwa, przykładem choroby, w której występuje upośledzenie intelektualne, jest na przykład choroba genetycznie uwarunkowana, czyli dystrofia mięśni Duchenna.
Dziecko rodzi się zdrowe, bez żadnych cech fenotypowych, no zdecydowanie są to chłopcy. Natomiast w wieku kilku lat te dzieci zaczynają wykazywać męczliwość, w związku z tym mniej chętnie bawią się z dziećmi. To izoluje i troszeczkę też naświetla rozwój intelektualny wtedy takiego dziecka, mniej samodzielny, bardziej uzależniony od mamy. Dopiero w wieku przedszkolnym albo szkolnym, kiedy pojawiają się zdecydowane cechy dystrofii mięśni, zdecydowanie są to objawy związane z chodem, z siłą mięśni, z możliwością przemieszczania się, wtedy okazuje się, że w zespole, jakim jest dystrofia Duchenna, występuje upośledzenie intelektualne, tak. Ale rozpoznawanie takiej sytuacji jest zupełnie inne i dynamiczne. I ktoś, kto widział to dziecko w wieku roku czy dwóch, nawet nie ma pojęcia, że to dziecko w swoim materiale genetycznym ma to schorzenie, taki defekt, który ujawni się, czyli te cechy fenotypowe wystąpią później. Podobnym takim dynamicznym zespołem, w którym mamy do czynienia w pora, a tutaj jeszcze mamy te najczęstsze uwarunkowania genetyczne chorób przebiegających z upośledzeniem rozwoju umysłowego i właśnie jest i ten zespół Downa, i zespół łamliwego chromozomu, dystrofia mięśni. I proszę Państwa, mówimy, że zespół Downa to jest trisomia 21 pary chromozomów, ale takie trisomie, delecje, aberracje chromozomalne, różne zmiany pojedynczych genów czy całych fragmentów, które są no, przedmiotem badań genetyki, to są takie na przykład zespół Edwardsa, gdzie jest trisomia 18 pary chromozomów. Znamy jeszcze wiele innych przypadków, znowu nie czas tutaj o tym mówić. I proszę Państwa, również czy w zespole Downa, czy w dystrofii mięśniowej Duchenna, czy w zespole Edwardsa widzimy od razu fenotypowo jakąś nieprawidłowość. Są choroby takie jak stwardnienie guzowate, jak galaktozemia, jak inne choroby metaboliczne, gdzie nie ma cech fenotypowych i to, co sprowadza pacjenta do poradni neurologicznej, są to objawy dysfunkcji, opóźnienia, różnicowanie ze zdrowymi dziećmi i w takim schorzeniu jak stwardnienie guzowate objawy są tylko możliwe po przedstawieniu obrazu rezonansu magnetycznego. Tu jest troszeczkę takie zestawienie tych wszystkich chorób, z jakimi możemy mieć do czynienia i do neurologa one trafią z powodu problemów intelektualnych, szkolnych, czy z powodu problemów takich no, stygmatyzujących, tak? I wreszcie znowu czynniki genetyczne, to o tym wspomniałam, aberracje chromozomowe, choroby jednogenowe, mozaikowatość germinalna, to są już sprawy, zresztą bardzo ciekawe są wykłady, kiedy na nasze spotkania przyjeżdżają koledzy genetycy. Coraz więcej mają nam do opowiadania, natomiast nie idzie w parze z wykrywalnością tych wszystkich przyczyn możliwość działania. Jedynie ciągle poradnictwo genetyczne, bo bardzo przykro jest, kiedy z jakąś chorobą, które są określane w medycynie i w genetyce, drgawek, a kończą w bardzo zaawansowanych, patologicznych sytuacjach neurologicznych zgonami dzieci w różnym wieku i kolega z Centrum Zdrowia Dziecka mówi, że przyjeżdża rodzina z piątym dzieckiem z tą samą chorobą. Do nich nie dociera to, że będą sprowadzali na świat kolejne chore dzieci. No, dramatem w dystrofii Duchenna jest to, że kiedy już kolejne dziecko ma 2, 3, 4 lata, rodzi się drugi, trzeci brat i oni też będą chorzy, na to wpływu nie mamy, ale świadomość i wiedza pewnie w jakiś sposób pomoże nam kiedyś. Są światełkiem w tunelu, jest na przykład choroba przebiegająca z bardzo postępującym upośledzeniem intelektualnym, drgawkami, degeneracją możliwości poznawczych i funkcjonowania dziecka, jest taka choroba fenyloketonuria. Jest to choroba spowodowana zaburzeniem metabolizmu aminokwasu fenyloalaniny i proszę Państwa, nauczono się już dzisiaj taką eliminacyjną dietę podawać dziecku, że można przeciwdziałać objawom tej choroby. Nawet proponuje się kobietom w ciąży już dietę z ograniczeniem fenyloalaniny. Jest to aminokwas bardzo ważny,
ale można tak pilotować poziom tego aminokwasu, żeby objawom choroby, ich ekspresji utrudniającej życie się przeciwstawiać i pilotować takie dzieci. Także mamy sytuacje, w których generalnie, proszę Państwa, w naszej poradni od małych dzieci do młodzieży pełen wachlarz objawów w każdej sytuacji. Bardzo zaskakujące niekiedy koincydencje, tak jak tu uraz głowy u tego dziecka, który spowodował, że rozpoznaliśmy upośledzenie intelektualne, tak jakby przy okazji, bo nie po to przyszli, prawda? Czy wreszcie sytuacja zderzania się z codzienną praktyką, kiedy ciągle w świecie zaświadczeń, jak ja to mówię, kwitów, dokumentów, ci biedni rodzice, zwłaszcza z tej pierwszej grupy, gdzie oni sami mają problemy, przyjeżdżają, ciągle magia zaświadczenia lekarskiego, tak? To bardzo utrudnia nam życie, no ale w tym wszystkim ważne, żeby cieszyć się tym, że jednak możemy jakoś pomagać tym pacjentom, a przynajmniej podnosić jakość ich życia i ukierunkowywać na te sytuacje, które tą egzystencję im ułatwią. Dziękuję.